Pamiętacie te chwile, gdy za dzieciaka bawiliście się bez trosko, biegaliście po podwórku, budowaliście szałasy, może żeście walczyli na kije, na kamienie, na patyki, budowaliście zamki z piasku, odgrywaliście te różne role swoich super bohaterów, ulubionych kreskówek albo bajek, albo robiliście całkowicie coś innego, odleciałego, szlajaliście się po... Opuszczonych budynkach, gdzieś tam nieopodal waszego miejsca zamieszkania, skakałeś się przez płot i robiliście całą masę różnych rzeczy. Wasze życie wydawało się być całkowicie magiczne, przesiąknięte nowymi marzeniami, nowymi pomysłami, nowymi grami, nowymi połączeniami, które dawały wam całą masę fanu i satysfakcji. I nad niczym żeście się nie zastanawiali, waszym jedynym problemem było to, co powiedzą rodzice: jak odrobić pracę za domową i jak najszybciej kolejnego dnia wyjść na podwórko. No więc, mam taką nadzieję, że to była wasza przeszłość. Pomijam to, że dzisiejsze dzieciaki mniej spędzają czasu na podwórku, bo jest COVID. I jest teraz internet, więc nie każdemu chce się w ogóle wychodzić na dwór, bo niektórzy wolą spędzać czas przy komputerze i nie chcę mi się nad tym rozwodzić ani tego kwestionować, bo każdy z nas ma troszeczkę inną tą przeszłość, troszeczkę inne miał dzieciństwo, ale pewne wzorce są bardzo podobne odnośnie tego, że kiedyś po prostu łatwiej nam się było cieszyć życiem. To nie jest po polsku, ale kumacie o co chodzi. I z biegiem czasu kumulujemy różne doświadczenia, różne przykre doświadczenia i coraz bardziej uświadamiamy sobie rolę, jaką pełnimy w życiu. Uświadamiamy sobie to, jak życie jest krótkie, jakie jest kruche, że nadrzędnym autorytetem w naszym życiu jest pieniądz, i że większość osób żyje w ten sposób, że skupia się na swoim własnym życiu, na swoim sukcesie, na swoich problemach i ludzie tak jakby z biegiem czasu coraz mniej mają czasu na relacje i taką zabawę, a coraz bardziej ważna staje się praca i osiąganie, i zdobywanie, i zabezpieczenie naszego tyłka. Przed tym, że mogłaby wydarzyć nam się krzywda, a coraz mniej czasu spędzamy na zabawie, przyjemności, czy w ogóle zadawaniu sobie pytania na temat tego, o czym jest moje życie. I o ile dla niektórych z Was te kwestie mogą wydawać się oczywiste, może troszeczkę przerysowane, może troszeczkę abstrakcyjne, a może w ogóle niepotrzebne. Może nie macie z tym problemu i potraficie cieszyć się życiem. I macie w miarę to życie zrównoważone. Może niektórzy z Was stawiają na rozwój i bagatelizujecie kwestie zadowolenia z siebie i satysfakcji z życia. Ja byłem taką osobą i widziałem życie w takiej kategorii czarno-białej, że z jednej strony jest rozwój, jest wiedza, jest inteligencja, jest to osiąganie, jest to robienie tego, co jest in emocjonalnie trudne do wykonania, a z drugiej strony. Są wszystkie pokusy, są dystraktory, są te rzeczy złe, i żyłem w poczuciu takiego dualizmu, takiego cienia, że stawiałem w swoim życiu tylko na to, żeby być zajebistym, a bagatelizowałem szczęście, radość i rozrywkę. I w pewnym momencie to się tak skierowało przeciwko mnie, ale w zasadzie może nie tyle przeciwko mnie, ale dla mnie, bo sobie uświadomiłem, że ta druga część życia jest tym silnikiem. Tym motorem napędowym, dlaczego w ogóle się rozwijam? Robię to, tak na dobrą sprawę, z przyjemności, robię to z pasji, robię to, bo to kocham, bo to lubię. Robię to, bo chcę się dzielić z innymi ludźmi wiedzą, twórczością, emocjami, pozytywnymi emocjami. Chcę zainspirować innych ludzi. I gdy chcę mieć tylko to, bez tego, to czuję się nieszczęśliwy, czuję, jakby moje życie nie było dopełnione. Tutaj, w środku, we mnie, że nie ma tutaj paliwa, energii. Damian nie ma powera, żeby cokolwiek zrobić fajnego w swoim życiu w tym kierunku, w którym chce iść, albo życie go ciągnie. I ostatnio też rozmawiałem troszeczkę z różnymi osobami i doszło do mnie, że często jest tak, że przechodzimy przez różne kryzysy w życiu, przez różne etapy. I gdy jesteśmy w tym dole, nie czujemy przyjemności, czujemy smutek, czujemy depresję, pojawia się nihilizm i nie pozwalamy sobie czuć radości. Nie tylko dlatego, bo jesteśmy masochistami i chcemy wyrządzać sobie krzywdę, ale gdy jesteśmy w tych stanach dołów emocjonalnych, radość nie wydaje nam się być radością, sukces nie wydaje nam się być sukcesem. A przyjemność nie wydaje nam się być przyjemna, tylko te części są dla nas bardziej obojętne. Czasami, gdy jesteśmy w dole, to sukces drugiego człowieka bardziej nas jeszcze irytuje, bo mamy takie poczucie, jak ktoś może się cieszyć życiem, kiedy życie jest beznadziejne. I tutaj w naszym przypadku dochodzi do ogromnej generalizacji, bo jeżeli my przeżyliśmy przykre doświadczenie, to wiążemy z nim całokształt naszego życia, ponieważ jesteśmy w stanie emocjonalnym doła przez jedno doświadczenie, ale nasz umysł nie jest na tyle elastyczny, aby dostrzec kilka emocji naraz w naszym doświadczeniu, tylko jak pojawia się jedna emocja, to ona zazwyczaj ogarnia nas całkowicie. Czasami, jak mamy wachlarz nastrojów, i raz czujemy radość, potem ekscytację, potem podniecenie, potem nagle przychodzi smutek i depresja, to nigdy tak do końca nie czujemy tych emocji naraz, ale one tak szybko się zmieniają i szybko przełączają się. To szczególnie osoby, które mają zmienne nastroje, taki wachlarz nastrojów, to mogą to rozróżnić w swoim życiu. Ale te emocje nigdy nie dzieją się całkowicie naraz. I podobnie w ćwiczeniu, które podałem na samym początku. To jest takie ćwiczenie z wachlarzu autoterapii, żeby wrócić z swoim umysłem i pamięcią do przeszłości i wydobyć na wierzch wszystkie pozytywne doświadczenia z naszego życia, którymi się cieszyliśmy, kiedy odczuwaliśmy radość. To sprawiało nam najwięcej fanu. Ja pamiętam z dzieciństwa najwięcej fanu dawały mi klocki Lego. Uwielbiałem klocki Lego, nadal uwielbiam klocki Lego. Teraz mniej mam czasu na to, żeby układać klocki Lego, ale przekształciłem tą swoją ciekawość do budowy klocków Lego w gotowość na to, aby nagrywać wideo, aby tworzyć content dla innych ludzi. I tutaj też czuję się, jakbym układał pewien Obraz albo pewną budowlę z klocków Lego, tylko teraz nie używam fizycznych klocków, ale używam słowa do tego, żeby nakreślić to, co chcę Wam przekazać. Podobnie pamiętam, zawsze jerało mnie to, że miałem dobre oceny i uwielbiałem się uczyć tak długo, dopóki miałem dobre oceny. Więc gdzieś ta moja wewnętrzna perfekcja. Czy ten mój idealizm, czyli dążenie do doskonałości, też zawsze we mnie to było i jest we mnie nadal. Ja nie muszę tego w sobie wymuszać. To jest coś, co mam poniekąd defaultowo w swoim mózgu zaszczepione i sprawia mi to radość. Ale wam radość mogą sprawiać różne inne rzeczy: może muzyka, może malowanie, może rysowanie, może kontakt z innymi ludźmi może śpiewanie, może programowanie, może jakieś tworzenie, może cokolwiek innego. I tutaj, jeżeli uważasz, że nic cię w życiu nie jara i nic cię nigdy nie pasjonowało i w ogóle masz taki słomiany zapał, że za coś raz się zabierzesz, potem ci się o to odechciewa, to nie zniechęca się tym. Nie, nie stawia siebie od razu w takim poczuciu, że o to życie jest beznadziejne, ja się do niczego nie nadaję, to nic nie jest dla mnie, bo nikt nigdy od samego początku nie był w niczym dobry. Nawet ja pomimo tego, że mam taki <słuch> taką osobowość do tego, żeby jarać się rzeczami, to też nigdy od razu w tych rzeczach nie jestem doskonały. Muszę trochę popracować, muszę trochę wyrobić siebie i muszę trochę wyodrębnić ze swojego życia czas, jaki poświęcę na to, aby się na czymś skupić i być w tym lepszy. Podobnie jest z naszą pasją, podobnie jest z naszym samorozwojem, podobnie jest z naszymi talentami, podobnie jest z naszą radością i ekscytacją. Bo z jednej strony mamy ten silnik emocji: coś sprawia nam przyjemność. Coś jest dla nas przyjemne samo w sobie. Robienie tego sprawia nam przyjemność, już nawet nie dla efektu, ale dla samego robienia. Ale z drugiej strony mamy pewien efekt albo to, co się dzieje później, gdy my robimy to, co lubimy. I często to się z łączy, bo z jednej strony mamy emocje, to jak się czujemy z czymś już teraz, a z drugiej strony mamy efekty, czyli co my z tego mamy. I gdy ładnie to zrównoważymy i zbalansujemy, to mamy super przepis na wypasiony rozwój osobisty. Bo jak robisz to, co lubisz, to naturalnie będziecie do tego ciągło. Będziesz chciał robić tego jak najwięcej. I jeżeli będziesz w tym coraz lepszy, to no, co chcieć więcej? Jeżeli masz jakiś talent, jeszcze jeżeli przykonwertujesz to na jakąś kompetencję i będziesz w stanie. Służyć ludziom, albo się odpowiednio sprzedać, albo znaleźć w sobie jakąś niszę i znaleźć robotę, która Cię interesuje w tej niszy, czy zbudować swój kreatywny biznes, czy swoją markę osobistą, no to naturalnie będzie Cię ku temu ciągło. Ale, żeby to zrobić, potrzebujesz mieć w sobie radość i potrzebujesz odnaleźć to poczucie szczęśliwości w sobie. I dzisiaj będziemy nad tym pracować. Trochę duży wstęp, ale jest to potrzebne. I to się łączy z poprzednim wideo na temat wewnętrznego dziecka. Bo jak my idziemy przez życie, to wyrabiamy sobie całą masę schematów, co jest w naszym życiu możliwe, a co jest niemożliwe. I utwierdzamy się silnie w tych przekonaniach, w których żyjemy, żyjąc w naszym zawężonym polu widzenia i w tak zwanej zasadzie konsekwencji. A zasada konsekwencji mówi, że to, w co się angażujemy, w co inwestujemy czas to chcemy się temu poświęcać jeszcze bardziej, nawet jeżeli nie mamy takich efektów, jakie byśmy chcieli. I często ludzie żyją w tych samych schematach przez ileś tam lat, kilkanaście lat, nie znając sobie sprawy z tego, że przystawili drabinę nie do tej ściany, do której chcieli przystawić, żeby przejść na drugą stronę po prostu. I teraz... To, co jest tutaj szczególnie ważne, to jest to, żebyś przyjrzał się swoim własnym emocjom i uczuciom. Będziemy przyglądać się swoim emocjom i uczuciom. Szczególnie teraz przez święta. Jeżeli masz teraz taki okres, kiedy będziesz mógł wychillować, odpocząć, zrelaksować się, spędzić trochę czasu z samemu ze sobą, to pomyśl o tym, co sprawia Ci największą radość i największą przyjemność. I pozwól sobie na chwilę refleksji. Pozwól sobie na chwilę nostalgii. Pozwól sobie odkopać i odgrzebać trochę wspomnień z przeszłości. I pozwól sobie na spędzenie czasu ze sobą i ze swoimi uczuciami. Bo chodzi o to, żebyś odblokował siebie z tych wszystkich stłumionych warstw, uczuć, myśli, uprzedzeń, wszystkich mechanizmów, jakie wykształciłeś sobie, żeby kontrolować siebie, żeby utrzymywać obraz swojej własnej osoby w tym stopniu, w którym jesteś teraz i żebyś powrócił do tej autentycznej osobowości, do tego wewnętrznego dziecka. I na początku może wydawać się to irracjonalne. Możesz mieć takie poczucie, kurczę, to ja teraz będę zbyt emocjonalny, może będę zachowywał się jak dzieciak, może będę robił jakieś głupoty albo błędy. Może włączyć się twój wewnętrzny strażnik, czy twój wewnętrzny kontroler, czy twój wewnętrzny rodzic, który może ci zabronić Wejść tam do siebie i zobaczyć, co tam się dzieje, albo taka, ta, taka warstwa oporu, albo takiej niechęci. Kurczę, czy to ma sens, czy ja tego potrzebuję, mnie to nie dotyczy. Jak dostrzeżesz tego typu mechanizmy w swoim umyśle, to możesz zwrócić uwagę i że co właśnie dotyczy ciebie, że to jest ci bardzo potrzebne, bo to jest właśnie ta bariera, jaką skonstruowałeś między sobą między światem zewnętrznym a tym wewnętrznym, która oddziela ciebie od uczuć, od tego, co czujesz wewnątrz ciebie, od tej wewnętrznej radości, od twojego wewnętrznego szczęścia. I teraz, gdy będziesz zwracał uwagę na to, co daje ci radość, na to, co sprawia ci przyjemność, to postaraj się odnaleźć w tym poczucie bezpieczeństwa. Bo często jest tak, że ludzie, którzy Zablokowali sobie emocje radości, czy szczęścia, czy przyjemności, czują się niebezpiecznie, żeby znowu odczuwać te uczucia bezwarunkowo. I są tak bardzo skupieni na tym, żeby zabezpieczać siebie, żeby kontrolować, żeby ciągle upewniać coś, że są w takim nawyku kompulsywnych reakcji, schematów, które sobie wypracowali i nie potrafią w ogóle cieszyć się życiem. I to musisz troszeczkę zrobić sam na siebie, i musisz się na to otworzyć. Nie oczekuj, że inni ludzie dadzą ci tą radość i szczęście. Nie oczekuj, że nagle sytuacje zewnętrzne przyniosą ci coś, na co czekasz i czegoś jakieś zbawienie. Postaraj się wyjść z tej roli ofiary i tak jakby zrobić krok do przodu, żeby stawić czoła swoim uczuciom. I teraz, jeżeli jesteś w takiej sytuacji w swoim życiu, kiedy czujesz ogromną traumę, jesteś w depresji, w totalnym smutku, Naprawdę twoje życie się posypało. Jest tragedia, katastrofa. To się do tego nie zmuszaj. Nie zmuszaj się do tego, żeby natychmiastowo odczuwać radość czy szczęście. Bo ty najpierw musisz sobie te uczucia przerobić, odczuć, pozwolić, żeby one opadły, bo emocje i uczucia są jak takie, powiedzmy, błoto w wodzie. Jak zamieszamy tym błotem, to ono się tak unosi i robi no dużo takiej nieklarownej mazi przez Którą nie widzimy w ogóle nic, ale jak te było, to sobie osiądzie na samo dno, to nagle widzimy: O, woda jest przejrzysta, widzę co tam w środku się dzieje, widzę swoje emocje, widzę swoje uczucia, jest fajnie. Więc daj sobie trochę czasu, posiedz ze sobą z tymi emocjami trudnymi. Jeżeli potrzebujesz wsparcia czy kontaktu, to poszukaj tego wsparcia i poszukaj tego kontaktu, zadbaj o to. Ale w międzyczasie. Pozwalaj sobie na to, żeby otwierać się na życie, i na radość, i na szczęście. I to, co ja zaobserwowałem dla mnie, co dla mnie najbardziej działa i najbardziej mi pomaga, to jest muzyka. Ja uwielbiam muzykę. Uwielbiam muzykę typu ambient, uwielbiam muzykę nostalgiczną, chillową, taką, która pozwala mi zjednoczyć się z tą częścią mnie duchową i wprowadza mnie w taki nastrój poczucia trochę płynięcia z życiem. Jakbym wszedł w tą. Część mnie, która jest nieskończona, jest absolutna, jest poza czasem, że ja mogę swobodnie wybiegać w przyszłość albo w przeszłość, że nic mnie nie ogranicza, ale jednocześnie nie odlatuję, widząc, że to cały czas dzieje się w świadomości chwili teraźniejszej. I to pozwala mi na taką zabawę, że ja mogę wydobyć z przeszłości różne doświadczenia, odczuć nie, nie, niektóre uczucia, które gdzieś we mnie są cały czas. Mogę Wzbudzić sobie radość i ciekawość, i ekscytację, i mogę również wybiec w przód i zobaczyć te emocje, zobaczyć to, w jakim kierunku moje życie mienia się dalej. Bo tutaj musicie zwrócić uwagę na to, że to nie jest proces ściśle liniowy, to nie jest też proces ściśle racjonalny, dlatego czasami ciężko jest o nim opowiadać. Tak? Psychologia stara się to super racjonalnie ująć w ramy, ale te teorie. W niektórych częściach naszego życia się sprawdzają, w innych się nie sprawdzają. Czasami trzeba też coś odczuć, przeżyć, i nie da się tego stricte odnieść do kategorii naszego rozumu. Dlatego tutaj nasza intuicja jest mega wskazana oraz nasza otwartość i otworzenie siebie na nasze subiektywne doświadczenie. I też tutaj bardzo ważne jest to, żeby wyjść do życia, wyjść na, naprzeciw życiu, żeby się otworzyć do życia. Do przeżywania, do radości, do nowych doświadczeń, do ludzi. Jeżeli czujesz, że jesteś pozamykany wewnętrznie, jeżeli czujesz, że masz wewnętrznie opór, jeżeli czujesz, że przyciągasz jakieś takie niefajne doświadczenia w swoim własnym życiu, to wtedy warto się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. Co się takiego dzieje w tobie? Nad czym powinieneś pomedytować? Co powinieneś odpuścić, wybaczyć, zapomnieć? I tutaj nawet nie chodzi o kwestię wypierania się czegoś, ale... Nasz układ nerwowy i nasz umysł ma taką zdolność do nieprzywiązywania się do rzeczy. Szczególnie do tych negatywnych. Naprawdę można to zrobić, można to puścić. Na tym polegają wszystkie techniki odpuszczania, wszystkie techniki przerabiania przeszłości. Wszystkie techniki prędzej czy później skupiają się na tym, żebyś odpuścił, wybaczył zapomniał. I tak jak powiedziałem wcześniej, to nie chodzi o to, żebyś na siłę tłumił emocje czy uczucia. Nie, tutaj. W pełni kontakt ze sobą jest ważny. Otworzenie się na przyjemność i radość jest ważne, ale nie musisz tego robić na siłę. To, co zaobserwowałem, co jest jeszcze super mega przydatne, to jest praca ze swoją seksualnością. Przede wszystkim akceptacja swojej seksualności. Oraz pozwolenie sobie na to, aby rzeczy po prostu przez Ciebie przepływały. Wszystkie emocje, wszystkie uczucia. Wszystko to, co w tobie siedzi bo to jest często tak, że my w sobie coś trzymamy, coś akceptujemy, czegoś nie akceptujemy, czegoś nie chcemy i ciągle żyjemy w napięciu. A tak na dobrą sprawę, to na czym każdemu z nas zależy, to na tym, żeby żyć w chwili obecnej, mieć większy luz, większą przestrzeń, być bardziej sobą, być autentycznym i być tym ok. To już taki, wiecie, uproszczony trochę model, nie? Bo w zasadzie nie musimy tych rzeczy przekomplikowywać. I chcę żebyście wiedzieli, że radość życia i szczęśliwość ma też związek z drugą czakrą w modelu Kundalini. To jest nasze wewnętrzne dziecko, to są nasze pragnienia, to jest nasza kreatywność, to jest nasza swoboda w przejawianiu siebie, to jest nasze poczucie własnej wartości, nasza seksualność, ta energia. To są wszystkie te y, części nas, które dotykają nas samych w kontakcie ze sobą. Bo to jest radość ze świata wewnętrznego. To jest radość z siebie, samoradość, radość sama w sobie. I naprawdę można ją wyćwiczyć w sobie, można ją odczuwać w sobie. To już nawet nie jest kwestia treningu, ale bardziej odkrywania, czy odczuwania, czy pozwalania sobie na niektóre uczucia. Ostatnio, żeśmy się śmiali na grupie, że e, tak samo jak człowiek może sobie uwalić coś negatywnego i może wkręcić się w coś negatywnego, tak samo może uwalić sobie coś pozytywnego i wkręcić się w coś pozytywnego. Jeżeli możesz zrobić to i to, tak, tutaj oczywiście to jest takie negatywne słowo, uwalić sobie coś, tak, ale jeżeli powiedzmy, że masz wybór, załóżmy, że ten wybór istnieje, przynajmniej w tym modelu, to chyba lepiej jest otworzyć się na radość i cieszyć z życia, niż czuć ten negatyw. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, niczego nie trzeba zaprzeczać, niczego nie trzeba się wypierać. Te negatywne aspekty życia też istnieją, też są prawdziwe żeby potem nie było, że istnieje ten duchowy cień i wszyscy próbują spychać to negatywne na bok i tylko kultywować to pozytywne. Ale w kwestii szczęścia to myślę, że... myślę, że tego potrzebujemy jako ludzie. Potrzebujemy pozytywu i tak. Nawet jeżeli życie jest ciężkie jest trudne, to i tak potrzebujemy w życiu pozytywności, żeby móc w ogóle żyć. Bo inaczej nie byłoby powodu, żeby żyć. To jest pewnie powód, dlaczego często twórcy czy artyści są tak pozytywnie nakręceni na życie, nie? Oczywiście też byli twórcy i artyści, którzy mieli w sobie ten cień, tak? I tą negatywność też wyrzucali. I zawsze to jest jakaś taka mieszanka, nie? Emocji, uczuć, różnych perspektyw, kontrastujących ze sobą myśli czy emocji, które. Wpływają na nas, na nasze zachowania i na to, jak radzimy sobie z rzeczywistością. Tak, podsumowując to nagranie, spędźcie czas ze sobą na tym, aby odczuwać przyjemność i radość. I żeby się na to otworzyć. I zwracajcie uwagę na to, jak wasz umysł tworzy sobie teorie, w które się wkręca, które są negatywne. Kiedy umysł wkręca się w negatywne teorie. Szczególnie te teorie, które są nieprawdziwe. I to trzeba mieć trochę odwagi i otwartości, żeby się do siebie przyznać. Kurczę, ta teoria, w którą wierzę, jest nieprawdziwa. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że wniosło ono dużą ilość wartości do Waszego życia. Stawcie dla mnie łapy w górę, stawcie swoje przemyślunki, napiszcie komentarze. Opiszcie o tym, co takiego pamiętacie ze swojego dzieciństwa, co sprawiało Wam największą przyjemność. Jakie macie zajawki, pasje, co odkryliście w swoim własnym życiu, co działa, co nie, jakie macie przemyślenia, podzielcie się radami, wskazówkami, jakie chcielibyście podać innym osobom. Myślę, że tu mogłoby powstać taka, um, mogłaby powstać taka zbiorcza myśl odnośnie tego, jak można odczuwać większą radość z życia. Zapraszam Was na grupę na Facebooku, wszyscy jesteśmy świadomością i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego elo, buźka!